Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Jest piątek, 4 września. Zaczynamy kolejny odcinek Nyskiej Kroniki Filmowej. Tym razem w podsumowaniu tygodnia sprawdzimy m.in. sytuację po wtorkowych ulewnych deszczach, a także przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. W kronice powiemy też o Polonie Nysa, która była o krok od ogromnej sensacji. Z kamerą byliśmy także na obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To było gorsze niż pamiętna powódź z 1997 roku, mówią niektórzy mieszkańcy zalanych miejscowości. We wtorek, 1 września, oberwanie chmury spowodowało duże straty, m.in. w Morowie i Rusocinie. Straty są ogromne, cały budynek jest zalany do minimum 30 cm. No, meble, wszystko po prostu zalane, automat. Nie zdążyliśmy tego ogarnąć, taka nawałnica była, że po prostu nie zdążyliśmy. Po drugiej stronie zalane jest po prostu na metr w dom jest zalany. Usuwanie skutków i szacowanie strat materialnych trwa do dziś. Jak podkreślają sołtysi, wciąż aktualne są apele o rozwiązania systemowe. Przygotowujemy koncepcję zabezpieczenia miejscowości poprzez likwidację brodu, który jest na rzece. Na spotkaniu w starostwie powiatowym zaproponowałem w imieniu burmistrza Kordiona Kolbiarza, aby starosta koordynował działania samorządów na szczeblu gminnym, czyli między Nysą, Głuchołazami, a starostwem powiatowym, tak żeby można było wypracować koncepcję obejmującą całą zlewnię Mory. Bo nie tylko Morów jest tutaj zagrożony tą rzeką, ale również Burgrabice i Biskupów. Opracowanie takiej koncepcji szerszej w spojrzeniu makro pozwoli na to, żeby w ciągu najbliższych lat wykonać kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Do walki z wodą ruszyli strażacy, ale nie mniej ważna była pomoc sąsiedzka. Budujące jest to, że sołectwom pomagali sąsiedzi z ościennych wiosek, niedotkniętych kataklizmem. Po godzinie 16 przeszła przez Morów potężna fala powodziowa i właściwie tutaj, gdzie jest taki tak zwany brud na drodze gminnej, gdzie jest przejazd przez rzekę Mora, woda rozlewała się na boki, trzeba było zabezpieczać posesję workami. 14 posesji jest niestety zalanych. Zabiegamy od dłuższego czasu, już od 1997 roku, o zabezpieczenie koryta rzeki Mora, sołectwa Morów, centrum Morowa przed powodzią. W całym powiecie strażacy interweniowali ponad 100 razy, a w wielu przypadkach niezbędna była pomoc ciężkiego sprzętu. Ten udostępniały nieodpłatnie prywatne firmy. Wszystkie jednostki OSP gminy Nysa brały udział, aczkolwiek też brały udział jednostki spoza gminy Nysa. Bardzo serdecznie dziękuję naszym strażom OSP. Zawsze udzielają ludziom pomocy, czy to przy czyszczeniu, wypompowywaniu wody, czy innych sytuacjach. Również bardzo dziękuję Państwowej Straży Pożarnej, która zawiaduje tymi strażami. Dotknięte kataklizmem miejsca wizytowała m.in. wicewojewoda opolska Teresa Barańska. Jak podkreślała, poszkodowani na pewno nie pozostaną bez pomocy. 3 września pod pomnikiem Patriotą Polskim odbyły się uroczyste obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Wydarzenie jak zawsze miało podniosły charakter, ale w tym roku uczestników obowiązywały normy sanitarne. Ograniczono również liczbę osób i delegacji, co nie umniejsza rangi tego wydarzenia. Nie zabrakło wspólnego ośpiewania roty oraz wystąpień okolicznościowych. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utknione są w dal, piechota ta szara piechota. Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz w apelu do młodzieży podkreślał, że wydarzenia z przeszłości nie mogą być zapomniane i musimy z nich wyciągać wnioski. Bo my naszej historii, proszę Państwa, nie zbudujemy na amerykańskich współczesnych filmach. My musimy przekazać młodzieży, jak to wyglądało, jakie te lata 1939-45 były okrutne dla narodu polskiego. O przekazywanie prawdy historycznej na spotkaniach z młodzieżą dbają coraz mniej liczni kombatanci oraz członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dobrze, że wracamy do tradycji naszego narodu. Dobrze, że pamiętamy o tych, którzy walczyli. Po prostu oddali to, co najważniejsze, oddali życie. A później całą swoją młodość, jeżeli się udało przeżyć wojnę, budowali tą Polskę. Jaka ta Polska była? No nie w pełni była wolna, prawda? Dzisiaj żyjemy w demokratycznej Polsce, żyjemy w innych warunkach, kształcimy młodzież,
wychowujemy ją tak, jak była wychowywana młodzież w okresie międzywojennym. Niedawno okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Cudu nad Wisłą była okazją do wręczenia odznaczeń honorowych przez Związek. Trafiły one m.in. do nyskich samorządowców, podpułkownika Krzysztofa Wilczka, majora Stanisława Krupki, czy też chorążego sztabowego Zbigniewa Romaszewskiego. Zawsze docenienie przez środowiska wojskowe jest powodem do dumy. Na pewno to wszystkich nas obdarowanych, oznaczonych przez emerytowanych już żołnierzy Wojska Polskiego bardzo cieszy i jest powodem do radości, z całą pewnością tak. Wszystkim kombatantom składamy podziękowania za wojenny trud oraz powojenną aktywność, za pracę społeczną, za kultywowanie wartości patriotycznych i uczestnictwo w świętach narodowych, a także krzewienie pamięci niedawnej historii wśród kolejnych pokoleń. 1 września w Nysie miała miejsce wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem m.in. opolskiego kuratora oświaty, wojewody opolskiego Adriana Czubaka, czy też wiceminister edukacji Marzeny Machałek, która podkreślała, że zawsze wraca tu z dużym sentymentem. Jest to dla mnie bardzo ważne, wzruszające i niesie wielką nadzieję, że ten rok będzie pomyślny, że będzie bezpieczny. To piękne, że z taką tęsknotą dzieci wróciły do szkół. Goście zwracali uwagę na dużą rolę samorządu i społeczności szkolnej w przygotowaniach do zapewnienia dzieciom bezpiecznego powrotu do szkół w nowym reżimie sanitarnym. Wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, aby w sposób odpowiedzialny, drodzy Państwo, odpowiedzialny i solidarny podejść do sprawy roku szkolnego 2021. Oczywiście, drodzy Państwo, na tym nie zaprzestajemy. Bezpieczeństwo nauczycieli, bezpieczeństwo dzieci, bezpieczeństwo pracowników oświaty jest priorytetem. Tego dnia do użytku oddano długo wyczekiwane Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji. Z nowego i wielofunkcyjnego gmachu będą korzystać m.in. podopieczni Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie, uczestnicy Zakładu Aktywności Zawodowej oraz seniorzy. Koszt budowy specjalistycznego ośrodka wyniósł blisko 20 milionów złotych, z czego największe nakłady poniosło Starostwo Powiatowe w Nysie. Ten obiekt będzie służył dzieciom, będzie służył młodzieży, będzie takim wzorem, myślę tutaj, w jaki sposób pracować można z uczniami, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia. Ale my w ministerstwie widzimy to jeszcze bardziej perspektywicznie i uważamy, że tego typu obiekty, ośrodki będą wspierały też inne szkoły, inne placówki. Do dyspozycji dzieci oddano 30 sal dydaktycznych, basen rehabilitacyjny, salę gimnastyczną oraz boiska sportowe. Parafia w Hajdukach Nyskich wciąż walczy o odzyskanie dawnego blasku kościoła pod wezwanie świętego Jerzego. Obiekt datowany na drugą połowę XIII wieku uległ poważnemu zniszczeniu podczas nawałnicy przed 2 laty. Choć remont pochłonął już 2 miliony, parafianie wciąż muszą zbierać fundusze. Potrzeby są jeszcze w naszym kościele bardzo duże. Kończymy obecnie elewację, czekają do renowacji organy, prezbiterium, wnętrze kościoła, ołtarze, które są tam złożone, zniszczone. Potrzeby są ogromne, także no i nasz wkład też jest wymagany bardzo duży. Najbliższa okazja, aby wesprzeć zbiórkę, już 6 września podczas festynu. Będzie to typowa wyprzedaż garażowa, każdy jakieś fajne rzeczy nam oferował. Jest bardzo duży wybór różnych rzeczy, także serdecznie zapraszamy. Można przyjechać w 2 godzinach od 10 do 12 i od godziny 14 do 16 w niedzielę. Warto do nas przyjechać, bo większość rzeczy, które będziemy oferować, to są rzeczy nowe albo bardzo ciekawe. 1 września wystartował powszechny spis rolny. Rolnicy mają 3 miesiące na to, aby odpowiedzieć na pytania spisowe. Między innymi o powierzchnię upraw, hodowane zwierzęta, czy też pytania z zakresu ekologii. Badanie zlecone przez Parlament Europejski ma dać odpowiedź na pytania o kondycję rolnictwa oraz sytuację społeczną i ekonomiczną poszczególnych krajów Europy. My podpowiadamy. Najwygodniej i najbezpieczniej można spisać się przez internet. Blisko, a jednak daleko. To koniec pięknej historii Polonii Nysa, która odpadła z Pucharu Polski po zaciętym boju z faworyzowanym górnikiem Łęczna. Nysianie wyszli na prowadzenie już w 13 minucie po strzale Tomasza Mamisa. Sensacja długo wisiała w powietrzu, a grająca bez kompleksów Polonia dobrze radziła sobie w obronie. Wszystko do feralnej 90 minuty. To wtedy w ciągu 3 doliczonych minut pierwszoligowiec Łęcznej zdołał strzelić 3 bramki. Mecz pucharowy napawa optymizmem przed kolejnym starciem w lidze. Podopieczni Arkadiusza Batora w ostatniej kolejce przełamali niemoc, efektownie pokonując Miedź Legnica aż 4-1. Kolejnym rywalem będzie GKS Pniówek.
Nyskie Muzeum zaprasza na ciekawą wystawę, dzięki której bliżej poznamy dawną kasztelanię biskupów wrocławskich. O historii Odmuchowa dowiemy się m.in. z kolekcji pocztówek zgromadzonych przez inicjatora wystawy Adriana Dwornickiego. Podane są informacje dotyczące historii Odmuchowa, jego zabytków, różnego rodzaju ciekawostek, ale ważnym elementem tej wystawy są obiekty. Obiekty zgromadzone przez pana Adriana przez wiele lat, obiekty arcyciekawe, związane właśnie z Odmuchowem. Pieniądz zastępczy Odmuchowa na przykład, czy różne dokumenty, rachunki dotyczące działalności miejscowych przedsiębiorców, są to również arcyciekawe pocztówki. Całość ekspozycji uzupełniają bogate zbiory Muzeum Powiatowego. Jest to miasto warte tego, żeby poznać jego historię i zabytki. Odwiedzając placówkę, warto zapytać muzealników o najnowszy nabytek. Mowa o broni myśliwskiej sprzed 200 lat. Co ciekawe, drewniany metalowy sztucer został wykonany w zakładzie rusznikarskim w Nysie. Tych rusznikarzy w Nysie było około 100 na przestrzeni 200 lat, między XVII a XIX wiekiem, i ten sztucer pochodzi właśnie z jednej z tych pracowni. Broń posiada delikatne, ale wysmakowane zdobienia. Warto je zobaczyć z bliska. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na kolejny odcinek Nyskiej Kroniki Filmowej zapraszamy już w przyszły piątek. Do zobaczenia.